Gangbang, taki mecz Milan-Napoli, to od razu mówię, dwójeczkę stawiam i patrzę sobie, na ile minut wejdzie Zieliński. Podobno on jest taki świetny, ja ciągle nie mogę jego świetnego meczu zobaczyć. Jak słyszałem, że jakieś świetne gole strzelił, jak patrzyłem na te gole, świetne to tylko koszulki Napoli są. No, albo świetny to był gol, jak ten z Neapolu, przepraszam za wyrażenie, Higuain. Mówię przepraszam, bo ten 100 milionów kosztował, to wszedł na chwilę, objechał wszystkich obrońców Legii, wpadła piłka w okienko, 8 minut mecz się skończył. No, więc to są piłkarze i to są piękne gole. Zielińskiemu też jeszcze brakuje, trochę musi zjeść zup i trochę chleba. Ale dobrze, stawiam na Napoli, natomiast nie dlatego, że Milan to tak wydaje mi się taką przebrzmiałą firmą, w końcu niedawno przecież super puchar, żeśmy ładnie typowali z Donnarumma, prawda? Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, nie? Ale chodzi o to, że trzeba odnosić to do sukcesów, które te kluby miały i ja nie zapomnę takiego sezonu, jak Milan walczył z Napoli o mistrzostwo Włoch, teraz nie walczą o mistrzostwo, może Napoli jeszcze się łudzi, ale tak, w Milanie była trójka Holendrów, no był niewątpliwie Van Basten, był Hulit i był Rijkaard. A w Napoli był tylko jeden niezły piłkarz, się nazywał, zdaje mi się, jakoś tak na M. Taki mały taki, nie wiem, czy kojarzycie, Diego miał na imię, Armando, ale nazwisko mi wyszło z głowy. Diego Armando i miał do pomocy takiego Cole, takiego jednego małego Włocha. I potem ten Włoch poszedł do Chelsea i oni ograli ten Milan i jak oni wygrywali na San Paolo, w tym swoim mieście, w tym Neapolu, to po prostu ja prawie ze szczęścia to płakałem. No bo jeden człowiek, czyli ten wspomniany Maradona, no pewnie, że wiem, jak się nazywa, przypomniało mi się. W każdym razie, słuchajcie, ja bym wam każdą minutę z jego kariery przypomniał. Więc ten Maradona ograł całą Ligę Włoską i trzech Holendrów, których słusznie uważano za najlepszych graczy świata. Okazało się, że najlepszy jest tylko jeden i mieszka na wsi. I tak też bywa. Ciekawe, czy Hamzik też będzie takim, chyba już za późno, ale jakby te włosy ściął na jakieś bardziej normalne, to byłby mi za Hamzikiem. W każdym razie w tym meczu Milan-Napoli dwójeczkę stawiacie na odpowiedzialność i za zdrowie pana Pawła. Don Pablo.